Królowe życia zapewniły popularność nie tylko Dagmarze Kazimierskiej, ale również jej bliskim. Jedyny syn gwiazdy, Conan, miał wypadek samochodowy, nastolatek skasował auto, które dostał w prezencie urodzinowym od matki. Na wieść o zdarzeniu kobieta straciła panowanie nad sobą. Królowe życia sprawiły, że widzowie pokochali Dagmarę Kazimierską, a przygody jej oraz jej bliskich fani śledzą z nieukrywaną ciekawością. Kiedy gwiazda dowiedziała się, że jej jedyny syn miał wypadek samochodowy, straciła panowanie nad sobą. Nastolatek skasował auto, które dostał od niej w prezencie. Królowe życia sprawiły, że Dagmara Kazimierska i jej bliscy stali się prawdziwymi ulubieńcami telewidzów. Hit stacji TTV przyniósł Dagmarze Kazimierskiej ogromną popularność. Kobieta ujęła widzów swoją szczerością i ogromnym poczuciem humoru. Ekscytację fanów wywołują również przygody jej bliskich, którzy regularnie pojawiają się w show. Do ulubieńców widzów należą m.in. najlepszy przyjaciel Dagmary, Jacek oraz jej jedyny syn, Conan. Conan w zeszłym roku osiągnął pełnoletność, jednak mama wciąż traktuje go jak swojego małego synka. Kobieta jest bardzo opiekuńcza w stosunku do swojego jedynego dziecka i na każdym kroku powtarza, że chłopak jest dla niej najważniejszy i nie wyobraża sobie życia bez niego. Dlatego kiedy usłyszała o jego wypadku samochodowym, zamarła z przerażenia. Syn gwiazdy Królowych Życia miał wypadek samochodowy, pojazd nadaje się do kasacji. Dagmara Kazimierska nie umiała powstrzymać emocji na wieść o tym, że jej jedyny syn miał wypadek samochodowy. Conan dostał od niej auto na 18 urodziny. Nic więc dziwnego, że informacje o rozbiciu samochodu przez jej syna tak nią wstrząsnęły. Idę i wieszam się, jakbyś ty umarł, powiedziała zdenerwowana Dagmara Kazimierska na wieść o wypadku Conana. Dwa. Na szczęście nastolatkowi nic się nie stało. Gwiazda była wściekła na chłopaka za jego nierozważną i zbyt szybką jazdę, która mogła doprowadzić do ogromnej tragedii. Podkreśliła również, że na kolejny samochód młody mężczyzna będzie już musiał zapracować sam. Radio Z.